Cześć, nazywam się Izabela Piotrowska, jestem instruktorem Nordic Walking w Miejskim Centrum Kultury. Na dzisiejszym spotkaniu chciałam zwrócić Waszą uwagę na dosyć istotny, niestety często opuszczany element treningu, jakim jest rozgrzewka. Aby odnieść jak największe korzyści, dobrze byłoby przeznaczyć na nią od 7 do 15 minut. Oczywiście poruszamy wszystkimi stawami, wykonujemy po 10 powtórzeń każdego ćwiczenia, i warto wykorzystać to, co mamy pod ręką, czyli kije. Na początek rozgrzewamy stawy skokowe, wspinamy się na palce i pięknie. Na przemian unosimy kolana, przyciągamy do klatki piersiowej. Teraz wykonajmy wymachy nogą, jedną nogą w tył. Zmieniamy nogę na drugą. Wykonajmy wymach do boku. To samo druga noga. Robi się już ciepło, tak, prawda? Super. Kije są przed nami. Wykonujemy takie ruchy pływania. Ramiona na zewnątrz. Wydech, wdech. Świetnie. Unieśmy kije przed sobą. Przekładamy je z ręki do ręki. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Bardzo dobrze, kije przekładamy. I teraz wykonajmy wznosy ramion w górę. Świetnie, zatrzymujemy kije nad głową, skłony tułowia do boku. Starczy, ściągamy na łopatki kije. Można mieć ręce szerzej, bliżej i wykonujemy skręty głowy. Bardzo dobrze. Ramiona ponownie do góry. Opad tułowia. Ręce w górę. Wystarczy. Ręce przed sobą, rozgrzewamy nadgarstki. Tak. I na koniec czas na mięśnie karku i szyi. I je postaw. Opuszczamy głowę, brodę ciągniemy do klatki piersiowej na wprost. Skłony bokiem.
dodajmy skręty. Bardzo dobrze, kilka wdechów. Taki początek treningu ułatwi chodzenie i pozwoli uniknąć kontuzji.